pokazać, odbity jestem w stanie, jak ta przyszłość mi nie wychodzi. Ja bym nie był aż tak pesymistyczny, chociaż rozumiem pana rozgoryczenie i wielu ludzi, bo ja też, jeżeli porównuję te... Ja czytałem ostatnio takie różne porównania tych dwudziestoleci, bo to już można je zbliżać się. No, i takie trochę, szczerze powiedziawszy, nonszalanckie porównania, które na przykład na naszych łamach potrafi profesor Wieczorek, że tyle jesteśmy lepsi, proszę bardzo, mamy demokrację, a nasi przodkowie tam w okresie międzywojennym zrobili taką paradyktaturę, a mamy i tak dalej. No, trzeba zobaczyć, co się działo wtedy, w jakich warunkach, jak co działo się w innych państwach, w jakich warunkach startowaliśmy i wtedy to można oceniać właściwie. Ale ja się zgadzam, że nam trochę brakuje dalekowzroczności w naszej polityce i jak zwłaszcza słyszę, jak obecny rząd, teraz już mi trochę przechodzi, jak zaczął mówić, że to jest postpolityczna epoka, to jest epoka postpolityczna, już nie ma polityki i że tylko będziemy zarządzali, prawda, bo już tak zarządzali, żeby nam było coraz lepiej, że to jest na zasadzie taki państwo na zasadzie przedsiębiorstwa, które prosperuje. No to jest nieporozumienie. Wcale nie weszliśmy w koniec polityki, a państwo to nie jest przedsiębiorstwo. I nie jest przedsiębiorstwem choćby dlatego, że cel przedsiębiorstwa jest bardzo oczywisty, ono przynosi zysk, prawda, a cel państwa to jest sprawa bardziej złożona, skomplikowana. Oczywiście chodzi o to, żeby obywatelom państwa żyło się jak najlepiej, ale to również znaczy bardzo wiele innych rzeczy, wyborów, które trzeba dokonać, prawda, które nie zawsze mają bezpośredni związek z ich dobrobytem. Natomiast wizja tej postpolityczności jest potwornie naiwna i nam bardzo prędko przypomniała rzeczywistość, że ta postpolityczność jest jedynie mrzonką. Kryzys gospodarczy jest tutaj widomym tego znakiem, ale wcześniej agresja Rosji na Gruzję. Proszę Państwa, kto parę lat temu by sobie wyobraził, że Rosja zaatakuje suwerenny kraj, normalnie fizycznie armią wejdzie tam. No nie wyobrażał sobie nikt, a jednak weszła. Proszę Państwa, my żyjemy w świecie, którego ład wcale nie jest taki stabilny, nam się wydaje. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, dzieje się blisko nas. Ambicje nuklearne Iranu, to nie jest dla nas sprawa wcale tak obojętna. Jeżeli dowiadujemy się, że ci, którzy to śledzą, mówią, że Bractwo Muzułmańskie jest coraz bardziej wpływowe w Egipcie i może przejąć Egipt. Jeżeliśmy sobie wyobrazili, że Egipt stanie się państwem fundamentalistycznym, albo Turcja, to ja sobie wolę nie wyobrażać tego, bo zwłaszcza, że wtedy mamy do czynienia z takim nazizmem pod zielonym sztandarem, bo fundamentalizm muzułmański ma teraz oczywiście całą różnicę, ale w sensie stosunku do Zachodu, w sensie takiego poczucia, że jest w wojnie. Mówię o tym oczywiście nie o całym islamie, nie o wszystkim muzułmanach, ale o tym fundamentalizmie, który jednak ma bardzo mocne wpływy w coraz większej ilości krajów muzułmańskich. No więc mówię to wszystko, żeby powiedzieć, że jesteśmy w takim świecie nie do końca wcale. Ta równowaga jeszcze w tej chwili jest, ale ona wcale nie jest taka stabilna. Europa nie chce o tym pamiętać. Sama Europa jest w takiej sytuacji dość dwuznacznej. A więc ja się zgadzam, że powinniśmy myśleć o przyszłości dużo bardziej niż myślimy. Że nie powinniśmy dać się usypiać tym rzeczywiście tej niezwykłej korzystnej sytuacji, którą mieliśmy w 90-tych latach. To rzeczywiście to nie jest tak, jak nam mówi się, że myśmy najwięcej osiągnęli w ciągu ostatnich 300 lat, ciągu 20 lat. Nie, myśmy mieli najbardziej korzystną sytuację. Rzeczywiście, wyjątkowo takie sytuacje, proszę sięgnąć pamięcią, więc dłużej niż 300 lat nie mieliśmy korzystnej. A czyśmy ją naprawdę wykorzystali tak, jak można było, nie sądzę. Ale to nie znaczy, że coś jest przegranego. Ja myślę, że właśnie po to między innymi o tym rozmawiamy, żeby zdać sobie z tego sprawę, wyciągać wnioski.